To jest tylko 5400 sekund. Choć nasze atuty to szybkość, granie i przygotowanie kondycyjne, to piłka nożna nieraz pokazywała już swoje nieprzewidywalne oblicze. Witam, kolegę! Tadeusz? Nie Tadeusz, tylko doktor Lamuchte. Krócej przekonasz się dlaczego, pierdzielę! Znowu coś pnujesz, opętańcze. Musisz wreszcie dorosnąć i zmądrzeć. Jak ja cię nienawidzę! Za to, co mi zrobiłeś! Przecież to ty chciałeś dokonać kradzieży dokumentacji technologicznej generatorów promieniowania fonoplazmatycznego. A kradzież, jak wiesz, jest wielce nie w porządku, szczególnie gdy chodzi o polską myśl techniczną. Ty, turniu! Gdybyś wtedy pomógł mi wydostać te materiały, moglibyśmy się teraz podcierać z łatwym. Tadeusz, polska myśl techniczna powinna należeć do Polaków. A milcz! Bo zmarnuję! Kiedy na lotnisku w Paryżu odnaleziono moje częściowo zahibernowane ciało, a francuscy naukowcy sprawili, że moje serduszko zaczęło być na nowo. Jedna myśl zafrontowała mi głowę! Tylko jedno słowo dotkniło w mej duszy. Tak, wiem. Otrzymałem przecież kalendarz. Przy okazji, słowo trudne pisze się tak, jak je słyszymy. Czyli przez U otwarte. Nie! Tadeusz, ortografia obowiązuje nas wszystkich. Bez względu na wiek czy płeć. Dla narodu stanowi ona bowiem wartość dodaną. Przestań wciągać mnie w te swoje zawiłe gierki! Ja właśnie nienawidzę tego narodu! I wszystkiego, co z nim związane. Dlatego zniszczę ten kraj, który wydał na świat ciebie! Za to, że nie chcesz się nim, geniuszu! No cóż, muszę przyznać, że jestem trochę racji. Fugo! Wskazałem swój genialny plan! O twoich złych uczynkach zaczyna być już coraz głośniej! O moich złych uczynkach? Śmieszne! A to Fugo, dobre. Wszystkiego się dojesz, ty pierdzielu! Za parę dni kompromitujecie ostatecznie! Stanie się to! Na oczach całego kraju! Szkoda, że nie będziesz tego oglądał. A, byłbym zapomniał. Pan prezydent zaczyna się coraz bardziej niepokoić o swoją córeczkę.